bycie kobietą, imienie swojego ciała, cycków i pupy wcale nie zabiera nam tego, żeby mieć też głos. Zaangażowałam się w ten projekt, dlatego że nigdy wcześniej nie pracowałam nad tytułem erotycznym ani pornograficznym. Wzięłam udział w akcji, dlatego że nie wyobrażam sobie, żebym miała nie wziąć w niej udziału. Czemu chciałam, żeby Gazeta.pl zaangażowała się w tę akcję? Dajcie spokój, to jest proste. Po pierwsze, temat równości jest bardzo ważny. Po drugie, jest to temat również bardzo mi bliski. Uważam, że powinniśmy gdzieś budować większą świadomość tej nierówności i to być może nawet w szczególności wśród tych, którym wydaje się, że ten problem ich nie dotyczy. Wspieramy kobiety, nasze ostatnie dwie kampanie, czyli Dlaczego nie ma kobiet na banknotach i Doceniaj i nie oceniaj, są właśnie krokiem w stronę wspierania, pomagania. Niezwykle ważne dla nas jest to, że symbolicznie możemy wydać ten ostatni numer Twojego weekendu 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Ja się zapaliłam do tego projektu w sekundę, bo kiedy tylko usłyszałam, że mamy ten tytuł, wszyscy gdzieś tam wspólnie poczuliśmy, że to jest taka przestrzeń, takie miejsce, gdzie my możemy zabrać głos. Możemy wziąć ten tytuł jako symbol i pokazać przez jego pryzmat coś ważnego. Moim osobistym doświadczeniem, bo o takim mogę powiedzieć już po wyjściu z tego projektu, jest takie poczucie wzbogacenia. To bardzo fajne przedsięwzięcie, któremu przyświecają bardzo podobne cele do tych, które mamy w Mastercard. Uważam, że jest to niezwykle ważne, żeby kobiety budowały takie poczucie wspólnotowości i wzajemnego wsparcia. Żyjemy w takich czasach, w których równouprawnienie to jest fakt. Ja mam dwóch synów, jeden starszy ma 17 lat, za 3 tygodnie skończy 18 lat i myślę sobie, że to jest taki dobry, że ten twój weekend to będzie taki dobry prezent dla niego na wejście w dorosłość. Uważam, że nadal w ramach równouprawnienia mamy bardzo dużo do zrobienia. To, co najbardziej jakby mnie i myślę, że dziewczyny też urzekło w tym projekcie i w tym pomyśle, to to, że miałyśmy tą przestrzeń, żeby pokazać kobiety tak, jak one same siebie chcą zaprezentować i pokazać światu. My kobiety bardzo często jesteśmy postrzegane li tylko przez pryzmat naszych ciał, naszej urody, naszej seksualności. To jest opowieść o kobiecie, która jest przede wszystkim dla siebie. Mam nadzieję, że więcej tego typu magazynów nie będzie musiało powstawać i że to jest ostatni tego typu świerszczyk na naszym rynku. Cały projekt jest po prostu celebracją kobiecej wrażliwości i siły, która z tego płynie.